Dzień dobry. Dziś podzielę się z Wami swoim przepisem na klasyczny biały barszcz. Oczywiście jak zawsze, krok po kroku, jak go przygotować, żeby był wspaniały, wyśmienity i naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Zapraszam Was na film. Zanim jeszcze o składnikach, to muszę Wam tutaj kilka słów powiedzieć na temat barszczu białego, bo jest to zupa, która no oprócz tego, że jest tradycyjnie podawana na Wielkanoc, to jest bardzo często mylona z żurem, z żurkiem. Dlaczego? Obie zupy są na zakwasie, z tym, że barszcz biały jest na zakwasie z mąki pszennej, natomiast żurek na zakwasie z mąki żytniej. Oczywiście są też różnice w składnikach. Żurek jest zupą o wiele bardziej ciężką. Barszcz biały jest biały, dlatego że jest na zakwasie takim jasnym z mąki pszennej. No i też jest oczywiście zupą do tego lżejszą, przynajmniej w tej mojej wersji. Wszystko już wiecie, czym się różnią obie zupy od siebie, to zobaczcie, co będzie potrzebne. Zaczynam od zakwasu. Jest to zakwas z mąki pszennej, z którego ja po prostu piekę chleb. Jak widzicie, tutaj na górze zebrała się woda, ale to jest normalne zjawisko. Zobaczcie, tak to wygląda po wymieszaniu. Jest to zakwas bardzo gęsty. Dlaczego o tym mówię? Bo jest to mocny zakwas i takiego zakwasu nie będziecie potrzebowali tak dużo, jakbyście korzystali z zakwasu kupionego w sklepie. Ten zakwas ze sklepu jest o wiele mniej kwaśny, no i oczywiście też mniej gęsty. I takiego mocnego, bo zobaczcie, on cały czas pracuje, tu się pojawiają bąbelki, takiego mocnego domowego zakwasu będę potrebowała około 100-150 gramów do przygotowania około 2,5 litra zupy. Gdybyście się dali namówić i chcieli przygotować sobie taki dobry, porządny zakwas, to na dole w opisie pod filmem znajdziecie link do filmu, gdzie opowiadam właśnie o tym, jak przygotować zakwas pszenny na bazie na przykład zakwasu żytniego i znajdziecie też film, jak przygotować od podstaw zakwas żytni, ale i również pszenny. Dobrze, wiecie wszystko o zakwasie, czyli najważniejszym składniku barszczu białego. A co jeszcze będzie niezbędne? Oczywiście biała kiełbasa. Możecie tak naprawdę użyć białej surowej, jak i parzonej. Jak widzicie, jest to parzona i ja wolę wersję z kiełbasą parzoną, bo ona jest bardziej wygodna. I tych kiełbas tutaj mam łącznie wagowo 400 gramów. Tutaj jest boczek. Jest to boczek wędzony i to bardzo ważne. Może być surowy, może być parzony, ale koniecznie wędzony i jest go nieco ponad 200 gramów. A skoro zupa ma być smaczna, to koniecznie warzywa. Seler, jakieś 150 gramów, czyli taki mały kawałek selera. Pietruszka, ona waży około 80 gramów, taka do 100 gramów wystarczy. Marchewka, no ta jak widzicie jest, no można powiedzieć dużo większa, ona waży ponad 200 gramów, ale akurat marchewka jest potrzebna potem na stałe już w tej zupie, bo i pietruszkę, i selera, i cebulę będę wyjmować. No właśnie, taka mała cebula, którą będę palić, tak żeby nadać fajnego smaku zupie. No i tutaj są trzy ziemniaki. Te trzy ziemniaki ważą 350 gramów. To jest opcja, możecie je dodać bądź nie, ja dodaję, natomiast bo zupa jest dużo bardziej treściwa. No i oczywiście por, który też nadaje fajnego smaku zupie. Tak naprawdę tego pora będę potrzebowała około 5 cm tej zielonej części. Taką zupę należy jeszcze, można by powiedzieć, podciągnąć przyprawami. Jakimi? Zaczynam po prostu po kolei. Śmietana. Jest to zwykła 18-procentowa śmietana. Są tutaj takie dwie łyżki. Tej śmietany może być więcej bądź mniej. Możecie też również użyć z powodzeniem śmietany 30-procentowej. Ona jest też łatwiejsza, jeśli chodzi o dodawanie do zupy. Natomiast dzisiaj wzięłam z premedytacją śmietanę 18-procentową, żeby pokazać Wam, jak ją przygotować przed dodaniem do gorącej zupy. Będzie oczywiście potrzebna sól. Ile?
tak naprawdę powiem Wam, że nie wiem, ile dodam soli do samej zupy. Na pewno będzie potrzebna do gotowania ziemniaków, dlatego że bardzo dużo zależy od kiełbasy i od boczku. I kiełbasa, i boczek są przeważnie bardzo mocno solą doprawione, dlatego tutaj tej soli to będę dodawać dopiero po spróbowaniu, żeby nie przesadzić. Czym jeszcze przyprawiam? No właśnie, skoro mowa o kiełbasie, tutaj aż widać, że ona ma majeranek w środku, ale do barszczu białego też trzeba dodać majeranku, stąd u mnie tutaj jest majeranek. Ile go dodam? Podobnie jak z solą. Na pewno dodam jedną łyżkę, taką kopiastą, ale czy dodam więcej? No, to będę próbować, jak ten majeranek też przejdzie z kiełbasy. Co jeszcze? Do gotowania zupy dodam na pewno jedno ziarenko ziela angielskiego. Dlaczego tylko jedno? No po prostu, żeby nie zdominować tej zupy, podobnie z liściem laurowym, którego dodam też tylko sztukę, dosłownie jedną, żeby ta zupa za bardzo nie przeszła tymi przyprawami, bo one są bardzo mocno aromatyczne. Co tu jeszcze mam? Obowiązkowo chrzan. I to jest mój chrzan, więc to jest to praktycznie 100% chrzanu. Jak taki chrzan sobie przygotować, a naprawdę warto, pomimo łez wyciskanych podczas jego tarcia, w opisie pod filmem znowu znajdziecie link. Ja myślę, że dobra zupa, dobry biały barszcz to musi być na porządnym chrzanie. Ale jeśli nie macie i nie macie ochoty go ścierać, to wybierzcie taki chrzan, który ma najwięcej tego chrzanu, czyli nie mieszanki jakichś dodatków z chrzanem, gdzie tego chrzanu czasami jest tylko 40%, tylko takie naprawdę bardziej konkretne. I takiego chrzanu ja dodam około jedną łyżkę. To też naprawdę wszystko zależy od tego, jak kiełbasa jest przyprawiona. I koniecznie czosnek. Jeden duży ząbek albo dwa małe. Co tu jeszcze mam? Mam, słuchajcie, jajka, bo biały barszcz powinno się podawać z jajkami ugotowanymi najlepiej na twardo bądź na pół miękko. I tak jajka na twardo, jeśli będziecie gotowali od momentu zawrzenia wody przez 8 minut, będą idealne, ale jeśli chcecie, żeby były takie na pół miękko, takie lekko ścięte, z lekko ściętym żółtkiem, wystarczy im 7 minut. I co tu jeszcze mam? Mam boczek, który możecie podać na końcu w zupie, taki podprażony wcześniej na patelni, ale to jest oczywiście tylko opcja, jak będziecie mieli ochotę. Ja oczywiście tak podam, więc zobaczycie, jak to wygląda i pokażę Wam, jak przygotować. I do tego będzie im potrzebna patelnia. Zupę przygotowuję w garnku. To jest garnek, który ma pojemność 3 litry i taki mi w zupełności wystarczy. No i już niewiele potrzeba, bo deska do korzenia, nóż, wyciskarka do czosnku i coś do odbierania warzyw. Wiecie wszystko? Zabieram się do pracy. Zaczynam od ugotowania ziemniaków. Ziemniaki obieram i kroję w kostkę. A dlaczego to jest takie ważne, żeby zacząć od ugotowania ziemniaków i to osobno, jeszcze nie w zupie? Dlatego, że ziemniaki mają tę tendencję, że wyciągają smaki z tych wszystkich składników, które się znajdują w garnku. Dlatego należy je gotować osobno. Jak gotować ziemniaki? Przede wszystkim należy je przełożyć do wrzątku. Ziemniaki, jak widzicie, są pokrojone, woda się gotuje. Wielkość tej kostki to jest około centymetr na centymetr na centymetr. I teraz te ziemniaki przekładam do wody. Jak widzicie, woda przestała wrzeć. Zresztą tej wody jest dosyć mało, bo nie potrzeba więcej do gotowania tak małej ilości ziemniaków. Woda przestała wrzeć, ale ona za chwilę zawrze. I od tego momentu liczę 10 minut. I dopiero po tych 10 minutach posolę wodę. W międzyczasie przygotuję sobie kiełbasę. Ta kiełbasa, której używam, jest to biała, parzona kiełbasa, dlatego ja z niej zdejmuję tą zewnętrzną osłonkę. Ona jest jadalna, ale jej nie lubię. Wolę tę kiełbasę bez osłonki i kroję kiełbasę w plasterki o grubości około 1 cm. Przygotowuję również w tym czasie boczek, z którego zdejmuję skórę. No, ta jak dla mnie jest niejadalna i kroję boczek, o, zobaczcie, też w taki no, kształt, może nie przypominający kostkę, ale w coś takiego właśnie mniejszego. W międzyczasie minęło 10 minut, o czym przypomina mi minutnik, i solę wodę. Dodaję pół łyżeczki soli, garnek z powrotem przykrywam i gotuję jeszcze przez około 3-4 minuty. Ponieważ ziemniaki są dosyć drobno pokrojone, one nie potrzebują dużo czasu, żeby się ugotowały. Są to ziemniaki sałatkowe, takie też Wam polecam, bo one się nie rozpadają w trakcie gotowania.
i sprawdzam ziemniaki. Jeśli tylko są ugotowane, mają być tak delikatnie twarde, lekko twarde, to je po prostu odcedzam i wyjmuję, przekładając do miseczki. W garnku została woda, ale tej wody nie wylewajcie. Ona naprawdę świetnie się sprawdzi w tej zupie. Jak widzicie, ona jest lekko gęsta, ale barszcz biały powinien być taki właśnie lekko gęsty. On się też zagęści potem jeszcze od zakwasu. W każdym razie do tej wody dolewam zimnej wody, tak żeby mieć około litra wody w garnku, i przekładam do środka kiełbasę, przekładam boczek i garnek przykrywam, włączając pod nim ogrzewanie na około 1/3 mocy kuchenki, i w tym czasie przygotowuję warzywa. Marchewka. Ta docelowo zostanie w zupie, więc ją obieram i kroję w plasterki o grubości około 0,5 cm do centymetra. Dokładam do zupy. Pietruszka. Pietruszka ma tylko oddać swój smak, więc ona w dużym kawałku albo w dużych kawałkach, tak żeby Wam się zmieściła, ląduje w garnku. Podobnie z selerem, też w dużych kawałkach. To po to, żeby potem łatwo było wyłowić, żeby nie trzeba było go szukać. I został mi jeszcze por. Tego dodaję w jednym kawałku też, żeby było łatwiej go wyłowić. Dodaję jeszcze ziele angielskie, liść laurowy. No i została mi cebula. W garnku się zaczyna już wszystko powoli gotować i dobrze. I od momentu, aż ta woda zacznie bulgotać, będę liczyć 20 minut, bo tyle jest potrzeba tym składnikom, żeby one oddały ten smak swój, te swoje smaki do zupy. A w tym czasie przygotowuję cebulę. Cebulę będę po prostu przypalać, bo taka przypalona cebula nadaje świetnego smaku każdej zresztą zupie. I taką przypaloną cebulę przekładam do tego garnka, w którym się te wszystkie składniki już gotują, i po 20 minutach mogę zacząć wyjmować cebulę, pietruszkę, selera i pora. I tak przygotowuję się bazę do barszczu białego. Bazę, bo teraz zacznę mu nadawać tego charakterystycznego smaku. Czyli do większej miseczki, jak widzicie, ta moja miseczka ma nawet dzióbek, ale to po to, żeby się wygodniej wlewało, przekładam zakwas pszenny. I nie przekładam go zbyt dużo, dlatego że to jest gęsty, mocny, bardzo kwaśny zakwas. Przekładam go 5 łyżek, czyli około 100 gramów. Do tego dodaję śmietanę, 2 łyżki. Przypominam, jest to śmietana nie 30%, tylko taka, która może się skwasić, więc będę ją za chwilę hartować, ale jeszcze wcześniej dodaję chrzan, 1 łyżeczkę. Tylko jedną, dlatego że to jest sam chrzan i on jest bardzo mocny. Potem można ewentualnie dodać więcej. 1 ząbek czosnku i 1 łyżkę majeranku. Wszystko ze sobą mieszam i teraz taką mieszankę trzeba zahartować, bo tam jest śmietana. Hartuje się, dolewając po prostu trochę gorącej zupy, cały czas mieszając. Jak widzicie, jest to bardzo łatwe. I teraz wlewam wszystko do garnka. Może to być garnek, który stoi na kuchence pod warunkiem, że już nie grzeje. I dopiero jak wymieszacie, możecie zacząć ogrzewanie na około 1/3 mocy kuchenki, cały czas mieszając. Musicie doprowadzić zupę do wrzenia. Jak widzicie, ona fajnie zgęstniała, nabrała pięknego białego koloru, bo to jest biały barszcz. No i można powiedzieć, że zupa prawie jest gotowa, bo musicie teraz ją spróbować i sprawdzić, czy chcecie, żeby była bardziej kwaśna, to wtedy dodajcie więcej zakwasu. Czy żeby była bardziej ostra od chrzanu i od czosnku, możecie dodać więcej. Jeśli chcecie więcej majeranku, to też dodajcie, to jest Wasza zupa. Brakuje tu jeszcze tylko jednego składnika, ziemniaków. Te możecie dodać już od razu do garnka, albo możecie je dołożyć dopiero na talerzu, jak wolicie. I zupa jest już gotowa. Nie ma już przy niej żadnej pracy, jest pyszna, ale nie jest jeszcze gotowa, bo najlepsza będzie dopiero na następny dzień. Ale pomimo tego ja Wam już dziś pokażę, jak możecie ją fajnie podać, i na patelnię, na mocno rozgrzaną patelnię, przekładam kawałki boczku, podsmażam, aż się zrobią takie chrupiące. I zobaczcie, teraz do takiego talerza z zupą przekładam kawałek jajka, kawałek takiego wędzonego boczku. Możecie to wszystko jeszcze obsypać majerankiem i tylko podawać i jeść.
I w taki oto sposób przygotowuje się tradycyjny, bardzo smaczny, aromatyczny, biały barszcz. Jeśli chcecie sprawdzić, jaki jest smaczny, to przepis macie. A ja życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.